Siemano, siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Ja jestem oczywiście Szczypson, dzisiaj znowu sweterek świąteczny, świąteczny klimat. I jak są prezenty na święta, tak, mam dla was bardzo fajną informację, ponieważ na ostatnim odcinku, czy dwa odcinki wcześniej, mówiłem wam o tym, że już w tym tygodniu pojawi się, prawda, Chef Shop. I powiedziałem wam, że maksymalnie do 10 grudnia. Prawda jest taka, że już od dobrego całego dnia, a nawet już myślę, że ponad, Chef Shop jest działający, więc jest link w opisie już chyba od poprzedniego filmu, albo nie, ale chyba jest, więc możecie wbić, link jest w opisie i obszerzyć sobie jakąś nową kolekcję, nowe rzeczy, możecie mieć różne grafiki, możecie mieć taką grafikę, ale możecie też mieć taką grafikę, no jakie zapragniecie, wystarczy, że wejdziecie po prostu na Chef Shopa i zobaczycie, co takiego się tam kryje. Bardzo serdecznie was oczywiście do tego zachęcam, no a ja witam was oczywiście na wariatkowie, oczywiście, zapomniałbym o jeszcze jednym, na kanale ale vlogowe są codziennie filmy vlogowe przez cały grudzień, więc zachęcam, bo żeby być częścią tego, trzeba tam wejść. Link też jest w opisie, albo wpiszcie sobie na YouTubie Filip Szczypka, czyli moje imię i nazwisko. Dzięki temu dostaniecie się na mój drugi kanał, gdzie są bardzo fajne vlogi. A mogę wam tak powiedzieć, zaspoilerować, że tam z tyłu jest za mną balon. I takich balonów w tym pokoju jest, znaczy teraz nie, ale było 600, więc jeżeli chcecie zobaczyć, jak 600 balonów wypełnia mój pokój, i to naprawdę mega dużo jest balonów, no to za... No tak to jest, widzowie, jak się nagrywa, czasem się zakrztuszę czymś. Ale herbatka zawsze na ratunek. Okej, okej, koniec reklamowania innych rzeczy. Tak tylko powiem jeszcze, że możecie być na Instagrama, bo tam zdjęcia się pojawiają, więc zachęcam. Dobra, nieważne. Przejdźmy do tego, co mam tutaj wam do pokazania, oczywiście na tym wariatkowie, ponieważ troszkę pobudowałem, żeby sprawić, żeby... Nie, może nie żeby sprawić, żeby przygotować się. Znaczy, może nie przygotować. Kurczę, nie umiem znaleźć słowa takiego odpowiedniego. Pobudowałem taką specjalną, no nazwę to tajną bazą, zrobiłem, bo ostatnio, jak pamiętacie, tutaj w ogóle jest inny kod. Uznałem, że już nie będzie kod za każdym razem dzień, w którym nagrywam, bo ja po prostu musiałem co chwilę ten kod zmieniać. Ustawiłem jeden kod i jest to po prostu data ślubu z Milki. Myślę, że idealny kodzik. Tu, jak widzicie, troszkę się pozmieniało i jest to troszkę inaczej niż było na ostatnim odcinku, ponieważ tutaj zrobiłem takie fajne liście, tu trochę poszerzyłem, tam jest zejście na dół do bazy i słuchajcie, mam super taktykę na tą bazę, która jest tutaj na dole, bo jak widzicie, zejdziemy sobie na dół, no i patrzymy, no baza jak baza. No, nic się tu nie dzieje, totalnie nuda, lipa, no po prostu nic, zero. Ale postanowiłem, że możemy wykorzystać bardzo fajnie tą bazę i ta baza jest bazą, która jest fake bazą. Czyli wszyscy myślą, że to jest baza, że tutaj jak nawet jakby złamali tamten kod, który jest na górze, schodzą na dół i myślą, no jesteśmy w bazie, odkryliśmy sekret Szczypsona, wow, 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 wow. I wiecie, już wszyscy będą myśleć, że już wygrali wszystko, a tu nie tak łatwo, nie tak łatwo, bo ja, big brain, duży mózg, duży umysł, przewidziałem to i stworzyłem lepszą bazę. Lepszą bazę, do której nie da się tak łatwo dotrzeć, bo da się do niej dotrzeć z tego pomieszczenia, ale gdzie? Aha, już wam mówię, ale musicie mi obiecać, że nie powiecie o tym nikomu, więc jeżeli obiecujesz, że nikomu nie powiesz o tym moim tajnej bazie, to zostaw koniecznie łapkę w górę, tam niżej masz na to 5 sekund, 5, 4, 3, 2, 0. Kto nie zdążył, to niedobrze, ale i tak nikomu nie mów o tej mojej tajnej bazie, bo jest bardzo tajna. Więc uwaga, musimy podejść do lawy, musimy podejść na wprost, popatrzeć przed siebie i kliknąć prawy przycisk myszy, wtedy nam się otwiera, prawda, piękne przejście po tej stronie, no po prostu jest to cudowne przejście. Kocham to przejście, jest idealne jest to przejście. No i tu mamy przycisk z powrotem, żeby sobie ewentualnie wrócić, prawda, to się znowu otwiera, wychodzimy, bardzo fajnie. Ale chciałbym wam pokazać, co się kryje tutaj, bo powiem wam szczerze, że jest to jedna chyba z lepszych baz, jakie kiedykolwiek udało mi się zrobić, naprawdę, bo jest taka jest idealna, po prostu piękna. Dobra, uwaga, wchodzimy do środka, pum, jesteśmy w mojej bazie, ale słuchajcie, to nie wszystko, spokojnie, to by było zbyt łatwe, jakby to było jedno pomieszczenie. Wytłumaczę wam, jaki jest zamysł tej bazy i do czego ona służy. Jak wiecie, Dave coś tam troszkę pod Milki jakoś ją, prawda, próbuje, no tak, jakby rozkochać w sobie, robi dla niej jakieś takie dziwne podjazdy, nie wiem za bardzo, o co chodzi, ale też nie chcę z nim rozmawiać, żeby nie wyszło, że jestem jakiś zazdrosny i tak dalej, więc po prostu nie rozmawiam z nim na ten temat i po prostu chciałbym przeprowadzić tą, jakby to śledztwo totalnie po cichu, tak żeby nikt się nie zorientował, żebym po prostu, wiecie, mógł na spokojnie wszystko patrzeć z boku i żeby tutaj za bardzo, że tak powiem, nie szarżować. Więc właśnie po to stworzyłem właśnie to miejsce. Tutaj są drzwi, do których zaraz przejdziemy. I teraz tak, mamy globus, byśmy wiedzieli, gdzie jesteśmy na mapie. Mamy ciastka, dlaczego? Bo Milki ma na plecach ciastko. Ja doskonale wiem, co ona najbardziej lubi. Jest to ciastko po prostu. Ciastko. I tyle w temacie. Mamy dwa radyjka, które chyba grają.
ale chyba trzeba mieć płytę. Ale nie mam, ale może ogarnę sobie i może coś tam jeszcze te instrumenty nam kiedyś zagrają. Tu mamy fajny nawilżacz powietrza, żeby tak o, się wdychało w tlen. Super fajnie, żeby było fajnie w tej bazie, żebym się tutaj nie przemęczał. Mamy jeden komputer, który pomaga nam do tego, żeby zgrywać pliki, żebym, wiecie, mógł obserwować wszystko i tak dalej. Też będziemy na tym komputerze podglądać na kamerach, bo mam zamiar rozstawić kamery po całym wariatkowie, tak żeby mieć wgląd we wszystko, dosłownie we wszystko. I dzięki temu będziemy mogli stąd monitorować każdy ruch, każdy dosłownie ruch na wariatkowie. To będzie świetne. No, to jest do zapisywania notatek. Tutaj specjalny laptop do pisania programów, zapisywania różnych ważnych rzeczy i tak dalej. Tutaj mamy komputer do jeszcze ważniejszych programów. Więc no idealnie, jak widzicie, znowu pomarańczowy, no bo jakby co, no ja jestem zawsze pomarańczowy, team pomarańczowy w Minecraft, zawsze pomarańczowe łóżko, to jest zawsze pomarańczowy komputer. Ta ściana to jest ściana, która zostanie dopiero zapełniona specjalnie obrazkami, jakimiś konkretnymi rzeczami. To jest taka jakby, jak się kupuje tablice korkowe i jak taki detektyw ma taką tablicę korkową, że coś tam sobie przypina i po prostu nitką tak wszystko łączy, to w ten sam sposób będziemy to łączyć tu, tylko nie będziemy mieli nitki, będziemy mieli po prostu same obrazki, bo niestety to Minecraft i nie mamy nitki. Ale spokojnie, będzie tu coś i musimy zacząć zbierać dowody i te wszystkie dowody, które będziemy mieli, będą zbierane tu. A ostatnio już robiłem screeny takie specjalne i te screeny również się tutaj pojawią. Były screeny tych tabliczek, które Dave zostawił, żeby się kiedy się podszywał pod Milki, i to mi się bardzo nie podobało, to jest bardzo znaczący dowód rzeczowy, prawda, w moim śledztwie. Tu mamy szafeczki na jakieś po prostu rzeczy, żeby sobie odkładać i tak dalej. Kosz oczywiście, żeby zniszczyć jakieś dowody w razie czego, gdybym został tutaj jakoś napadnięty. Grzejniczek, żeby było cieplutko. Gasica, jakby coś mi się tutaj przypaliło leciutko. Jakaś tutaj szafeczka na miksturki i tak dalej. I możemy przejść do następnego pomieszczenia, które jest bardzo, bardzo ważne. Ponieważ, no nie miałem magazynu swojego. Nie miałem totalnie żadnego magazynu w tym moim domku, więc właśnie po to stworzyłem to miejsce. Jest to świetny, wielofunkcyjny magazyn. Magazyn, w którym mogę sobie składować różne rzeczy. To jest skrzynka na syf. Jeżeli po prostu mam jakiś syf w ekwipunku i nie chce mi się go rozstawiać po skrzynkach, walę go tu. Póki co mam jeszcze w innych skrzynkach, jeszcze tego tutaj nie przyniosłem, tych wszystkich rzeczy, bo muszę dosłownie tutaj posegregować, gdzie co ma być, żeby to wszystko trzymało się kupy i żeby było po prostu idealne. Mamy piecyki, mamy tutaj właśnie skrzynkę na syf, w której też nic nie ma. Craftingi na środku, pięknie to wygląda. I tutaj mamy enchancik. Enchant, w którym możemy sobie ulepszyć dosłownie wszystko. Więc mam zamiar w najbliższym czasie ulepszyć jakoś te moje narzędzia, bo mam totalnie słabe te narzędzia i wolałbym mieć lepsze, bo diamentowy nieulepszony, no ileż można na diamentowym nieulepszonym lecieć, no po prostu się nie da. Poza tym muszę też ulepszyć te itemy, żeby też oddać w różce w ogóle diamenty, bo je troszkę wiszę, ale to nieważne. I tutaj jak zejdziemy sobie na lewo, to mamy nasz pokój do alchemii, pokój, gdzie mamy tablice, możemy obliczać sobie różne wzory i ten tegest, różne takie właśnie fajne rzeczy. Mamy mnóstwo mikstur, mnóstwo różnych rzeczy, tu będziemy mogli dowoli, muszę tu jeszcze skrzynkę tylko ogarnąć, jedną właśnie jakąś, albo tu to, albo no gdzieś tutaj skrzynkę, tu chyba skrzynkę ulokuję, po to, żeby właśnie móc w tej pokoju do alchemii właśnie, żebym mógł tutaj przygotowywać mikstury niewidzialności po to, żeby móc śledzić na przykład Milki, chociaż, czy Dave'a, ale wiecie, no nie chciałbym za bardzo śledzić, bo to jest takie, no nie fajne jest tak kogoś śledzić, wiecie, powinienem budować moją relację z Milki na zaufaniu, więc myślę, że Milki nie będziemy śledzić, że to jak już to Dave'a będziemy śledzić, bo to jest chyba bardziej ważne, ale podejrzewam, że gdzieś tam jakaś sytuacja się może trafić, gdzie Milki też będziemy musieli pośledzić, no niestety, w każdym razie czasem tak trzeba, no. Mam nadzieję, że mi to wybaczycie, że nikt na mnie krzywo nie spojrzy, że ja tutaj kogoś śledzę, to jest normalne, zresztą tutaj się wszyscy śledzą jeden z drugim, więc po prostu myślę, że zostanie mi to totalnie wybaczone. No i tak się prezentuje moja baza, możecie ją oczywiście ocenić, napiszcie co o niej sądzicie w komentarzach, bo wydaje mi się, że baza jest niczego sobie, mi się naprawdę mega bardzo podoba i jest taka w moim stylu. Ja zawsze robię tak, że robię tutaj jakieś rzeczy, na górze są liście, bo to po prostu moim zdaniem się pięknie komponuje, no po prostu jest to idealne, nie ma tu wad. Nie ma po prostu, jest to idealne. Więc tak to właśnie musi wyglądać, bez dwóch zdań. Tutaj mamy drzwiczki, wychodzimy sobie oczywiście. Możemy wyjść tutaj, klikamy tu. I proszę was bardzo, nie zdradźcie mojej bazy nikomu. Z tego powodu, że jeżeli ktokolwiek, naprawdę ktokolwiek dowie się o tej bazie, to cały mój plan, wszystko, żeby jednak, nie wiem, jakoś dowiedzieć się, jak to tam wygląda z Milki, z Dave'em i tak dalej, no nie będę mógł tego robić, bo oni to nakryją i wyjdę na idiotę i w ogóle, więc proszę, nie róbcie tego. Nie róbcie tego, dajcie mi po prostu potraktujcie to jak moją strefę prywatną, strefę prywatności. Niech to będzie nasza strefa prywatności, do której nikt nie będzie miał dostępu. A ja, słuchajcie, w dzisiejszym odcinku postanowiłem, że muszę jeszcze pójść napisać coś Milki. Po prostu wiecie, bo ostatnio Dave napisał jej wiersz, ja ostatnio zafreestylowałem wiersz w ogóle na odcinku.
odcinku. Ale ten freestyle to był taki, no typowo freestyle, więc ja dzisiaj chciałbym taki bardziej przemyślany freestyle zrobić. Wymyślić jakiś wiersz, który będzie z większym sensem, będzie bardziej romantyczny i tak dalej. I wydaje mi się, że możemy to dzisiaj zrobić, ponieważ pokazałem wam tą moją bazę, a jeszcze przy okazji napiszemy jakiś fajny wierszyk i tutaj oczywiście zostawimy. Myślę, że to będzie dobra decyzja. Tu myślę, że zostawimy je gdzieś na drzewie, bo z tego co wiem, to tutaj się da w ogóle... da się w ogóle na drzewko coś postawić, więc zostawimy jej książkę na drzewie i zobaczymy, jaka będzie jej reakcja. Ale oczywiście najpierw musimy ten wiersz napisać. Więc zacznijmy może od słów, gdy wstaję rano i przecieram oczy. To jest świetny wers pierwszy, to jest świetny pierwszy wers. Czekam, aż życie mnie czymś zaskoczy. No, świetne, świetne. Gdy wstaję rano i przecieram oczy, czekam, aż życie mnie czymś zaskoczy. No, czy to nie jest piękne? To wydaje mi się, że to jest cudowne. Dajmy dalej. Tak miło by było... Co by mogło być miło? Tak miło by było być chwilę w rozkoszy. Dobra, nie wiem. Rozkoszy nie czuć się słabszym, mniejszym i gorszym. Dobra, ale piękny jest ten wiersz. Mi się on naprawdę mega bardzo podoba. Jest moim zdaniem wybitny. Dobra, zróbmy dalej. Serce me wielkie, jak stąd do... Co jest daleko od nas? Najdalsza planeta, najdalsza planeta, Pluton. Chociaż to już nie jest niby planeta, ale dobra, jak stąd do Plutona. Plutona, co się rybuje z Plutona, widzowie? To jest ciekawe. Serce me wielkie, jak stąd do Plutona, a bez ciebie smutne, chciałoby skonać. Jakim jestem poetą? Niesamowite to jest. Chciałbym choć trochę miło... Albo nie, to już przerzucimy na drugie. Chciałoby skonać. Chciałbym choć trochę miłości. Bo bez miłości słabsze są kości. Pozdrawiam, Tościk. Dobra. Co ja napisałem? Pozdrawiam, Tościk. Albo nie, inaczej. Twój ukochany Tościk. O, dobra, to jest idealne. Dobra, no czekajcie, aż muszę przeczytać ten wiersz jeszcze raz od początku. Gdy wstaję rano i przecieram oczy, czekam, aż życie mnie czymś zaskoczy. Tak miło by było być chwilę w rozkoszy, nie czuć się słabszym, mniejszym i gorszym. Serce me wielkie, jak stąd do Plutona, a bez ciebie smutne, chciałoby skonać. Chciałbym choć trochę miłości, bo bez miłości słabsze są kości. No po prostu idealny wiersz, ja jestem poetą, ja zostaję w tym momencie poetą, widzowie. Czekajcie, bo ja chyba tu coś dopisałem, oczywiście, że dopisałem. Uwaga, tu odkładamy książkę, mam nadzieję, że zobaczy ten świetny prezent, czyli książka na choince, no po prostu, tak, idealne, po prostu idealny prezent dla niej. No wydaje mi się, że takiego wiersza to ona jeszcze nigdy nie usłyszała, naprawdę, nigdy. Więc słuchajcie, no to by było na tyle w tym odcinku, dziękuję wam bardzo za oglądanie. Jeżeli oczywiście wam się odcinek spodobał, zostawcie łapkę w górę, widzimy się na kolejnym filmie już jutro, o godzinie 19:19, zobaczymy, jak ta sytuacja dalej się rozwiąże, a ja tymczasem oczywiście... No cóż, wracam do nagrywania, do montowania filmów vlogowych, do robienia dla was świetnych minecraftowych przygód. Widzimy się jutro. Pozdrawiam, cześć. Pa, pa.